Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police 2. Bez żadnego przedłużania, kontynuujmy tę historię. Any other questions? So how long you been working undercover? Since February. So you're like our new sheriff now, huh? Mr. Nash will partly take over management of the department. Some of you will now be his subordinates. Bad news, Cliff. I'm still the sheriff. Well, if you understand everything and there's no more questions, then let's... Wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down? When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. It was Sheriff Wells who hung that tapestry here. He said he made me his first deputy because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że po prawej jest Leszy, a po lewej jest czerwony kapturek, który zakrywa uszy, bo nie wiem, bo Leszy zaczął krzyczeć. Nie wiem, ja to tak widzę. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Dobra. Muradian, alko mi zaszkodziło, nie dam rady pracować. Dobra. Penkin. Panie Nasz, to wielki zaszczyt należy do pańskiego zespołu. Pod przewodnictwem prawdziwego mężczyzny, to znaczy pana, nareszcie zdołem wziąć się do porządnej policyjnej roboty. Oj. O, ty seksisto jebany. Zamierzam dać się z siebie 100%, ale pod jednym warunkiem. Muszę pojechać zresztą mojego funkowego zespołu do lutnika z Ripton, by poreperował nam instrumenty. Przygotowujemy się do koncertu naszego kuzynostwa. I nie możemy tego odwołać. Sam pan rozumie, dlatego chcę dzisiaj na chwilę wyskoczyć. Przyrzekam, że jutro stawię się na posterunku z samego rana. No lepiej, żebyś tego słowa dotrzymał. Gdy policjant opuszcza posterunek, aby wykonać jakieś zadanie, wiąże się to dla niego ze spadkiem energii. Funkcjonariuszom wykończonym do granic możliwości zdarza się nie przyjść do pracy, albo nawet zasnąć za kółkiem i mieć wypadek. Policjanci to zwykli ludzie. Niektórzy z takich czy innych powodów nadużywają alkoholu. Większość w razie potrzeby po prostu wypija piwo albo dwa. Jednak wśród mundurowych nie brakuje również nałogowych alkoholików, zawsze pełniących służby po pijaku. W związku z tym w pracy spisują się znacznie gorzej niż reszta. Oczywiście o ile w ogóle udaje im się dotrzeć na posterunek. Charakterystyka policjanta określa, na ile skuteczny i przydatny okaże się on w danej sytuacji. Każdy policjant może nosić kilka elementów wyposażenia. Po skończonej służbie funkcjonariusze zwracają sprzęt na posterunek. Jedynymi przedmiotami, które zawsze mają przy sobie, są rewolwer i nóż. Okej. Okay. To mamy ilu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jeden out, czyli mam 11 gliniarzy na służbie. Wybierz policjanta i wskaż, z którego sprzętu ma on skorzystać. Paralizatory, gaz pieprzowy i granaty ogłuszające znikają po użyciu. Posługując się taserem, pamiętaj, że każdy strzał wymaga jednego kartridża. Pałka za to nigdy cię nie zawiedzie. Okej. Okay. To przyjdzie automatycznie. Okej, okay, mamy 3 kartridże, ale 1... 2... Ale 2 tazery tylko. Ajajaj. Lipa trochę. Dobra. O! Okej, okay. Myślałem, że będzie na tej lepszej mapie. Chociaż kto wie, może się jeszcze przeniesiemy na nią.
Dobra, zakłócenie porządku. W przypadku pilnych zgłoszeń czas gra najważniejszą rolę. Oddeleguj swoich policjantów, zanim czas upłynie. Okej, minimum 300, ale mogę wysłać 5. To wiecie co? Wyślimy może tak. Wyślimy muzykę, Spurlock, Belmonta i Guildensterna. Tych dwóch, żeby się podtrenowało. Muradian. Wait, a czemu on tu jest w ogóle? Nie ma już do domu? Okej. Dobra, pijany pracownik zaparkował ciężarówkę w poprzek, blokując tym samym kilka innych samochodów. Kiedy właściciele aut poprosili go, by przestał wóz, spiął się na dach kabiny i wrzasnął: niech te kundle pode mną stulą pyski. Aha. Dobra, Spurlock. Nasz chef zachowuje się jak nieudoczny frajer, a ja nie mam czasu udawać opiekun. Przydziel mi normalnego partnera, który zna się na rzeczy. Ja pierdolę, wypierdalaj w takim razie. Kurosawa, czyli co, takie humorki jeszcze będą mieli, jak rozumiem. Kurde, nie wiem o co tutaj chodzi. Jolo? O, dobra, jest wytłumaczenie. Czy na pewno chcesz na stałe pozbyć się tego policjanta? Po dzisiejszej zmianie będzie on problem Lili, ale nie dostaniesz darmowego zamiennika. Okej, dobra, no to nie chcemy. To kurde, nie wiem czy... Bo rozumiem, że ci tacy o, w takim kapelusiku, będą chcieli normalnie wykonywać nasze rozkazy, ale tacy bez kapelusika będą mieli jakieś swoje widzimisię, jak ta Spurlock miała właśnie z tym mało profesjonalnym ziomkiem. Tylko pytanie, jak to sprawdzić? Czy jak, to pewnie wtyka jest potrzebna. Zobaczymy. Może dysponować najlepszymi policjantami na świecie, mimo to nie poradzą sobie oni bez twoich rozkazów. To ty musisz wziąć odpowiedzialność za wszystkie trudne decyzje. Dobra. Zastanawiając się, jak zaradzić określonej sytuacji, nie zapomnij wybrać policjanta, który najlepiej się do tego nadaje, by wykonać twój rozkaz. Dobra. Pijany robotnik stoi na dachu ciężarówki i oddaje mocz na każdego, kto się do niej zbliży. Proszę pana, niedaleko wybuchł pożar, potrzebuję pańskiej pomocy. Okej, nie wiem czy tutaj coś dadzą, może negocjacje coś by dały, no ale z tego co widzę, no to nikt nie ma negocjacji. Taranować też nie ma co. Nie wiem, no dobra, dajmy muzykę. 516 complete. Hello. Pijany robotnik śpieszy na pomoc, zeskakując z dachu, nie zapinając nawet rozporka. Na ziemi mężczyzna wita gliniarz i bez problemu go aresztuje. Ja pierdzielę. Okej, okay, za każde 50 punktów profesjonalizmu policjant zyska 1 punkt umiejętności. Punkty możesz wydawać, jeśli jak uznasz za stosowne. Okej, okay, no to dobra, dajmy może do negocjacji 1 punkt. Negocjator potrafi przekonać każdego przestępcę, żeby odłożył broń i wypuścił zakładników. W razie sytuacji kryzysowej umie zyskać na czasie, a także szybko przesłuchać zatrzymanego, by dowiedzieć się, gdzie kryją się jego wspólnicy. Dobra. Bystry gliniarz potrafi rozbierać bomby i pułapki. Okej, okay, dobra. Czyli inteligencja chodzi, jest w te wchodzenie cichcem. Ale negocjacje też się przydadzą. W ogóle jak to jest, że on ma taki wysoki profesjonalizm, ma tylko jeden skill, jeden punkt w inteligencji. Przecież to jest nielogiczne. Daj mu w negocjacje. Nie odblokował nakaz kapitulacji. Istnieje szansa na to, że przestępca dobrowolnie złoży broń do końca misji i będzie posłuszny funkcjonariuszowi. Ranni przestępcy poddają się znacznie chętniej. Okej. Okay. I przesłuchanie. Przesłuchuje aresztowanego podejrzanego, położenie przestępców i aktywnych obiektów zostaje podświetlone na jedną turę. I nie można przesłuchiwać przestępcy więcej niż raz. Dobra. Belmont. On ma strzelanie na full. Daje mu inteligencję. Myśliwy. Rozbraja ładunek wybuchowy i zauważa pułapki, po czym informuje o tym swoich towarzyszy. O, to jest dobry talent. Okej, okay, czyli chyba na pierwszym levelu inteligencji jest otwieranie zamków po cichu, na drugim jest, są właśnie te. 551 in progress. Na drugim są właśnie pułapki, ale to trzeba jeszcze sprawdzić. Okej, okay, przedsiębiorstwo. Dziewczyna chodzi do trezoru, kradnie urnę, przepełnioną prochami i próbuje uciec. Aha.
Głupota, no ale dobra. Dobra, będzie dużo overkill, ale przynajmniej każdy dostanie punkt, więc... O, chociaż? Dobra, czekaj, ta niech wrócą, bo to powinno wystarczyć. Wyślemy też muzykę i Glendensterna, żeby też dostali bonus. Chociaż kurde, nie wiem, czy chodzi o 50 punktów jakby nabitych od punktu, czy o 50 punktów, że na przykład co 50 na profesjonalizmu, nie? Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. O, falafa też możemy wysłać. Tego. Dobra, no i tego wyślemy. No, overkill jest duży, ale... O, super. Nasz kobiety... Już kobiety w moim domu odprowadzają mnie do szału. Nie każ mi jeszcze kończyć nańczyć bab, kiedy jestem w robocie. Człowieku, weź mnie w kurwę, dobra? Dobra, to flower pod nie pojedzie, no to... Muzyka może jechać. Jaki seksista w ogóle, nie? Znaczy seksiści, bo to już drugi w sumie, który wali takim tekstem. Dobra, Glendensterna jest, widzę, prawie wykończone, to jego już nie wysyłamy. Dziewczyna trzymająca w ręku urnę próbuje wydostać się z zakładu pogrzebowego przez niewielkie okno. Na widok policji krzyczy, nie dotykać mnie, spełniam ostatnią wolę mojej ukochanej i jej rodzice nie pozwolą mi rozsypać jej prochów. Przekonaj dziewczynę, żeby spróbowała dojść do porozumienia z rodzicami zmarłej, złap za stopę, wybiegnij z zakładu pogrzebowego i złap dziewczynę na ulicy. Dobra. Birch, spróbuj ją przekonać. 551 complete. No come on, serio? Jezu! 573 in progress. Dobra, nie. Tu następuje reset. Byłem święcie przekonany, że to się uda, no ale jak się nie udało, no to... Elo. Dobra, gdzie pominąć? Any other questions? So how long you been working on the... Pomijamy. Tak. Dalej. Na szczęście się już nie przydzielają. Nie pokazują się jeszcze raz te samouczki. No kurde, ale jestem autentycznie teraz strasznie wkurzona. 516 in progress. Myślałem, że się uda ją przekonać. Dobra, Delmont, Glendensterna, muzyka, o Kurosawa możemy jeszcze wysłać, Klimziego, Shini Czarnowicz. A może Flower podzmyślimy. O, pięknie, nikt nie narzeka i to lubię. Best of the best. Ty, co to jest? Głowa i odcisk stopy, wielkiej stopy? Czy co? Jeśli się przeniesiemy na tą większą, na tą lepszą mapę, to muszę zobaczyć, czy tam to też tak jest. Dobra, tutaj... O, player po jeszcze ma negocjacje 3, no to tym bardziej się oczywiście udaje. A to jest... Nie wiem, czy to nie jest oskryptowane i to nie ma tak właśnie być. Dobra, Belmont, dajmy ci do krycia się punkcik. Cień. Funkcjonariusz może poświęcić jedną akcję i niezauważenie przesunąć się na oczach wroga. Niezły talent. I kameleon. Lepiej ukrywa się za niewielką osłoną. Okej, no jestem święcie przekonany, że da się na pewno tak to ogarnąć, żeby... Żeby każdy policjant miał na full, tylko to pewnie trochę zajmie, jeśli chodzi o fabułę. Dobra, pierwszy punkt siły to jest taran i knockout. Dłużej ogłuszony pałką. Okej, good to know. Dobra, flower pots. No, ona ma nieźle rozwinięte. Strzelanie ma prawie na... Strzelanie nie ma nic, ale negocjacje ma na full, inteligencję i szybkość też prawie na full. To może dajmy jej szybkość na 3 punkty. Atleta może poruszyć dodatkowo o jedno lub więcej pól. Ej, fajne. To jest pewnie do tych takich reakcji tu... Znaczy, do akcji turowych. Mnie się to podoba nawet. Dobra. To jest znowu ta akcja z urną. Czekamy aż wrócą. Do Glendensterna trzeba będzie też wysłać, żeby jak najwięcej trenował. Dobra. Mustard, Perch, Arnowicz, Klimzy, muzyka i Glendenstern. Zajmijcie się sprawą. Mogą rozgrafać tam wysłać na jest muzyki na przykład, ale on jeszcze będzie miał pewnie swoje 5 minut. Dobra, to skoro przekonywanie nic nie działa, nie daje, no to Klimzy użyj siły i złapią za stopę. No i pięknie. Dobra, no to Mustard,
damy ci punkt może szybkość. Seria. Wystrzeliwuj z rewolweru 3 razy z rzędu, ucierpi na tym celność. I Gepard ma większą szansę na to, by uniknąć pocisku wystrzelanego przez wroga. Okej. Okay. Dobra, chcę poznać po kolei, co dają dane punkty. Czy dane te? Zobaczmy. To było... Kurde, nie zauważyłem, nie powiem... Boże, nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi, co przedzieliłem, ale dobra. Przechwyt. Poświęca wszystkie pozostałe akcje i kończy ruch. Podczas ruchu przeciwnika może wystrzelić w stronę pierwszego przestępcy, którego zauważy. I talent strzelec. Policjant zyskuje niewielką premię do celności i nie otrzymuje kar, strzelając do przeciwnika w kryjówce. I to jest za pierwszy punkt strzelanie, dobra. Kurde, nikt tu nie ma niczego do... Wszyscy mają inteligencję fajnie rozwiniętą. Przez to nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy się tutaj otwieranie zamków odblokowuje. Ten ma czujność. Położenie przestępców zostaje podświetlone na jedną turę. Działa raz na misję. Ale raz na misję u tego typa, czy raz na misję w ogóle? Bo to jest dość... to jest dość dobra informacja, którą z chęcią bym sprawdził. Też ma inteligencję. Dobra, dajmy mu negocjację jeden punkcik. To już znamy. 573 in progress. Dobra. Mężczyzna w policyjnym mundurze blokuje wjazd do miasta, żądając od podróżnych pieniędzy. Tak, bo to brzmi jak policjant, co nie? Dobra, swoje silnik, kurosawę, muzykę, spurlock i Belmonta wysłać. Pasuje wszystkim? No, oczywiście, że nie. Kurosawa. Panie nasz, dzisiejszy dzień był dla mnie naprawdę ciężki, padam z nóg. Muszę wyskoczyć na fajkę, ale za półtorej godziny będę znów kończył. Co ty pierdolisz, gościu? Na jedną akcję dopiero pojechałeś. Dobra, nie, to już jest zmęczony, to go nie wysyłamy. Flowerpot. Belmont, zachowujesz się niedoczny frajer. Dobra, to była która spurla, no to spierdalaj. No i świetnie. Kurde, jakbym jeszcze wysłał tą jedną akcję, bo mógł mu ten jeden punkt jeszcze przydzielić, no ale jak wyślę go chyba na jeszcze jedną, to on już będzie wymęczony, a tak wolałbym tego uniknąć. Dobra, na poboczu stoi mężczyzna ubrany w policyjny mundur. Zdaje się liczyć pieniądze. Włącz syrenę. Rozkaż się mu poddać. Czy może podzielisz się zarobkiem? Rozkaż się mu poddać i... Nie, może negocjacje? Ona ma w sumie jeszcze pałkę, to może to pomoże. 573 complete. Mundurowany posłusznie oddaje się w ręce policji i okazuje się, że otrzymał strój od nieżyjącej już teściowej, która pracowała na posterunku jako sprzątaczka. Aha, jak rozumiem, nikomu nie wydało się podejrzane, że jakaś babka wynosi mundur, tak? Spoko. Dobra, jemu też dajmy inteligencję na full. Flower was drugi punkt w tym odcinku, to też niech ma inteligencję na full. Oj, koniec dnia, okej. Okay. Niewiele się działo. Zawleczki od puszek z piwem stanowią tradycyjną walutę w biurze szeryfa. Otrzymasz je, jeśli zdołasz z powodzeniem ukończyć misję. Utrata zawleczek następuje po ucieczce przestępcy z miejsca zdarzenia lub śmierci cywila. Zawleczki możesz wydawać na nowych policjantów i dodatkowy sprzęt. Okej. Okay. Strasznie biedne to miasto, skoro zawleczkami się tu płaci. No okej, mamy 15. Stać mnie na jednego typa, ale strasznie słabego, na jeden taser albo paralizator. Kurde, ten jaki zajebisty. Patrzcie typa, kurde, prawie wszystko na full za 33. Nie no, jego to bym chciał. Dobra, dalej, poczekamy sobie jeszcze. Pod koniec każdego dnia musisz wybrać policjantów, którzy będą pełnić służbę nazajutrz. Dobra. Czyli tak to działa. Okej, to ten niech odpocznie. Ten może by się wyleczył z alkoholizmu. Ten. Nie będę pracować dzień w dzień. Świetnie. Ta też nie będzie. Ten też nie będzie. Zajebiście. Nie ma ty jak po prostu mieć świetnych ludzi. Dobra, jeszcze bym mógł ewentualnie tego i tego.
Dobra, mam nadzieję, że ten sobie wypocznie wystarczająco. Weźmy tych. I następny dzień. Fabułę. Did I miss something? No. I just want to move into the office where you were working yesterday. So you're moving into a smaller office? I'm moving where I'm more comfortable. That's the office I used to share with Gale. It's probably too big for me, but it'll be just right for you. Can I help? No, I don't like people pawing my stuff. You could get a bite to eat. I'll be finished in like 20 minutes. I can handle this. At least I can handle this. Okay, then I'll go down to the dining hall then. Call me if you need me. Ah, Mr. Nash. Glad we have a chance to get acquainted again. This time under better circumstances, huh? Our first meeting didn't go so smooth. You really must forgive me, Mr. Nash, for being so rude to you. It was rude of me to arrest you. You gotta admit, you don't really look like an undercover cop. Am I right, guys? But I didn't hit you too hard. I tried to be delicate with elderly gentlemen. I'm not some kind of monster. I didn't mean to offend anyone. You really shouldn't be offended. We're all grown-ups here. Why be offended? Why are you offended, Mr. Nash? I gotta say, I expect more from a senior police officer. Well, I don't know. More professionalism, you know? You seem like the kind of guy who sits behind a desk doing paperwork. Am I right, Mr. Nash? That the bathroom? Weren't you gonna drink your coffee, Mr. Nash? You're not incontinent, are you? Mr. Nash, do you have a problem? Is it an age thing, or did I just hit you too hard in the kidneys? Gość się prosi o wpierdol. If that's the problem, then I apologize, Mr. Nash. I tried not to hit any vital organs. Chyba trafiłem. No ale sorry typie, sam sobie nagrabiłeś i sam się o to prosiłeś, więc nie miej teraz urazy. O, chyba już się przenosi na tą lepszą mapę. Jack dogadał się z zespołem. No, to jest argumentacja w stylu nie wkurwiej mnie, to będziesz miał wszystkie zęby. Dobra. Podłoga w moim salonie gnije i pęka, odwiedza mnie dziewczyna, z którą chciałem zmienić. Myślisz, że mogłem zostać do mnie naprawić parkiet? Dobra, idź. Moja młodsza siostra uczy się w Akademii Policyjnej w Gerinsbergu i wkrótce ma ważny egzamin. Czy mogę poświęcić jej dzisiaj czas i pomóc jej nadrobić braki? Z czego będzie ten egzamin? Ze strzelania. No, on ze strzelania jest zajebisty, więc spoko. I jest pękiem. Panie nasz, dziękuję, że mnie pan wczoraj puścił. Wycieczka udała się znakomicie. Ludnik okazał się prawdziwym mistrzem w swoim fachu. Teraz nasze wiosła grzmią niczym gitarę prawdziwych gwiazd. Niestety nasz perkusista Leny zgubił podczas wyjazdu swoje pałki, a był to nie lada skarb, bo osobiście wystroguje z czarnego dębu gerynsberyjskiego. Niewiarygodne, prawda? W każdym razie musimy wyprawić się do lasu, znaleźć dom tego gatunku, ściąć go i wyrzewić dość pałek, by Lenemu nie było szkoda rzucać nimi w publiczność. Gdyby przyszła mu na to ochota. Dzisiaj proszę więc radzić sobie beze mnie, ale jutro biorę podwójną szychtę. Słowo. Zobaczymy. No ale bynajmniej przyszedł, nie? To najważniejsze. O, a nie! O kurde, myślałem, że oni się prześpią trochę. Ajajaj. To trochę lipa.
Dobra, to trzeba będzie uważać. Co jest z tym tutaj? Sprawy. Załoga. Aha, okej. Okay. 520 in progress. Kurde, nie mogę przesunąć mapy, ale szkoda. Okej, okay, bank w Sharpwood. Starszy mężczyzna chce się zadłużyć, by zabić żonę. Co? Przez 40 lat nie robiła nic innego, tylko mnie zanudzała. Poza tym cały czas dajcie pieniądze najróżniejszym krwiopijcom. Staruszek nie zamierza ustąpić, kiedy urzędnik ostatecznie odmawia udzielenia mu pożyczki i ściąga spodnie na znak protestu przeciw skorumpowanemu systemowi bankowemu. Nie wiem co, jak ci to pomoże, stary, ale okej. Okay. Dobra, wyśmiemy Flower Pots, Kinziego, muzykę tego. Zobaczmy, jak go to wymęczy. Mam nadzieję, że niewiele. Okej. Okay. Staruszek wskakuje na stół z opuszczonymi gadkami i kłóca stękając. Odmówionej pożyczki mi złoży depozyt w naturze. Chcieliście wkładu własnego? To proszę bardzo, ja pierdolę. Ej, ale nie, no, niezłe. Dziadku, lepiej skakuj z powrotem w spodnie, albo kopnę cię w ten pomarszczony zadek. Skrępuj, podkradnij się do staruszka. Kradzicie się na jeden. Skrępuj. Dobra, Clinzy, skrępuj go. 520 complete. Policja chwyta półnagiego starucha i go aresztuje. O dobra, to już jest bardzo wymęczony. Tego już nie wysyłamy nigdzie. Ale dajmy mu... Może... Bonus do krycia. Znaczy punkt do krycia. Przebiśnieg od Lock Mustard. Panie nasz, jedna z zasp śnieżnych za budynkiem posterunku zaczęła topnieć, odkrywając nogi intensywnie rozkładających się zwłok. Co powinniśmy zrobić? Odkopać je i przeszukać, czy zrzucić to na gości z kostnicy? Proszę szybko się zdecydować, zanim truchło zacznie śmierdzieć. Odkopać i przeszukać. Dobra, tu potrzebujemy tyle, no to możemy te trójkę wysłać, co tu jest. Wendy Pierdot. Ciekawe nazwisko. Usłyszała dochodzące z ulicy odgłosy dwóch wystrzałów i teraz boi się, że bandyci wtargną do jej domu i zabiją ją i jej męża. Okej. Okay. Nie brzmi to jak false alarm, ale na pewno i tak się to też zdarzy. Code I. Proszę. W przypadku, gdy przestępca zdoła uciec z miejsca zdarzenia, musisz wszcząć szczegółowe śledztwo. Podczas tego zadania zwinność i celność policjanta nie odegra większej roli. Znacznie lepiej spieszą się funkcjonariusze z głową na karku. Ktoś ukradł Elmero magnetowid. Okej, okay, Flower Pots ma sporą inteligencję. Tylko jedyna chyba. No nie, jeszcze Aronowicz ma, ale dobra, wyślijmy ją, bo ona jest na miejscu. Jak to wygląda? No, ja pierdolę, serio? No nie wierzę. Nie było żadnych strzałów, źródłem odgłosów był silnik motoroweru sąsiada pani Pierdot. Jest to jego własna konstrukcja, w której paliwo stanowi mieszanka alkoholu i nawozu. Wiecie, ile kosztuje paliwo do diesla, czy swój dzień nie dostaną ode mnie ani centa? Ja pierdzielę. Masakra. Coś tak czułem, że może to być fałszywy alarm, co? I się nie pomyliłem. Przebiśniegi. Panie nasz, przeszukaliśmy zwłoki. Nie znaleźliśmy żadnego dokumentu tożsamości ani gotówki, za to buty były przyzwoite i w dobrym stanie. W sam raz na pana. Skórzane buty. Ale całą taką skrzynkę znaleźć, czy tylko jedną parę? Udało ci się zdobyć trochę cennych przedmiotów, ale nie masz gdzie ich trzymać. Trzeba będzie wystawić na korytarz, dopóki nie znajdziesz na nie lepszego miejsca. Może ci się poszczęści i nikt ci niczego nie podwędzi. Okej, okay, czyli przydałoby się szybko ogarnąć jakieś miejsce na to. 547 in progress. Żeby to nie zaczęło za chwilę znikać. Przedszkole. Kobieta zgłasza zaginięcie dziecka oraz wózka, w którym spało. Tuż po odebraniu z przedszkola starszego syna. Odwróciłam się dosłownie na sekundę, pomagałam Christopherowi zawiązać szalik i nagle wózek rozpłynął się w powietrzu. Dobra, no to nie ma bata, że jest fałszywy alarm. Dobra, muzyka niech też pójdzie, żeby dostać bonus. Ale to jest też jego ostatnia akcja dzisiaj. Ale to chyba też w ogóle jest ostatnia akcja dzisiaj, tak mi się wydaje.
21 to chyba skończyło poprzedniego dnia. A proszę, jednak nie, jednak to idzie dalej. Zobaczymy, co pójdzie. Więcej. Pod przedszkolem wyłącza się mężczyzna, który sprawia wrażenie narkomana. Popycha dziecięcy wózek. Hej, tatko, jedna zasiewowa, zatrzymaj się przed mężczyzną, włącz syrenę. Klimzy zatrzyma się przed mężczyzną. Radywo zatrzymuje się przed podejrzanym, mężczyzna porzuca wózek i wbiega w wąską, boczną uliczkę. Strzelec tazera. No, mamy jednego, który może to zrobić. Ścigaj. No, nie ma, mam jednego takiego w miarę szybkiego, ale to tak słabo trochę. Pojedź za nim. No pojedź, no niewiele to da. Dobra, taser w takim razie. 547 no, complete. Policjant ogłusza przestępcę strzałem z tazera. Jak się okazuje, mężczyzna chciał sprzedać komuś wózek, by mieć za co zaspokoić swój głód narkotykowy. Był przy tym na takim haju, że nie zauważył śpiącego w środku dziecka. Dobra, Klimzy dostaje punkt, no to dajmy mu punkt w szybkość. Ktoś jeszcze? Nie, tylko on. Dobra. Muzyka potrzebuje jeszcze jednej akcji, kurde. Jak ja go wyślę na jeszcze jedną akcję, no to nie wiem, czy on... 577 in progress. Wolałbym tego uniknąć. Okej, okay. Aronowicz. Dobra, sobie powinien sobie poradzić, więc możemy go tam wysłać. Śledztwo. Przesłuchuję część świadków i przygotowuję wstępny raport. Raport do tajemnicy różowej gumy do życia. Wszczęte śledztwo. Obecnie masz za mało informacji, by zrekonstruować przebieg zdarzeń i odgadnąć, kto popełnił przestępstwo. Rano możesz polecić wybranym podwładnym, by kontynuowali śledztwo. Okej. Okay. Mamy 3. Tu mamy 2. Dobra, no to na razie tego nie sprawdzamy. Poczucie bezpieczeństwa od Johna Elmera. Panie nasz, dobrze, że pańscy ludzie tak szybko zaczęli zajmować się moją sprawą. Gliniarze z Sharpwood nie są wcale tacy kiepscy, jak się mówi. Nie uważam się za biedaka, ale gdy ktoś okrada pański dom, traci pan coś bardzo cennego. Poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj zabiorą odtwarzać wideo, a jutro wezmą siłą pańską żonę. Rozumie pan, o co mi chodzi, prawda? Nie mogę na to pozwolić, dlatego jestem gotów zrobić wszystko, co w mojej mocy, by tych dupków dosięgła sprawiedliwość. Prowadzę niewielką firmę. Zakładamy w domach systemy zaopatrywania w bieżącą wodę. Innymi słowy, montujemy toalety, aby nikt nie musiał więcej zwracać na zewnątrz. Oto moja propozycja. Jeśli skieruje pan do tej sprawy swoich najlepszych ludzi i pomyślnie zakończy śledztwo, ja w zamian zaopatrzę wszystkich tutejszych policjantów w nowisienkie ubikacje. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak będą panu wdzięczni. Chyba nie sądzi pan, że lubią odmrażać sobie 4 litery w wychodku, szczególnie późnym wieczorem. Okej. Okay. Czyli mamy taką... Okej, okay, o pierwszej kończy się zmiana. Czyli taka pierwsza przysługa, powiedzmy, jeśli ta sprawa... Czyli jeśli nie złapiemy w ogóle, tylko po prostu, jeśli złapiemy faktycznie osobę. Dobra. Kto chce spróbować koktajlu wiedźmy? Stary kaleka zachwala swoje towary, wznosząc w powietrze swoją kulę. Każdego kalekę zamieni w mężczyznę. Zebrani wokół ludzie liczą na darmowy łyk. Pociągnij z butelki, nakaż mężczyźnie mieć interes, obezwładnij kalekę. Nakaż mu się zwijać. 577 complete. No i ładnie. Kaleka rozumie sytuację, wykonuje rozkaz policji. Jego klienci są wyraźnie niezadowoleni. O kurde, 30 punktów aż dostał za to. Nice. Bo 300 jak go wysłałem, a ma 330. Nice. Ej, oby więcej takich akcji. Dość szybko uda mi się tych ludzi poogarniać. Okej, czy ja chcę jeszcze jeden dzień wykonać? W sumie to bym mógł. Okej, mamy 30 tych zawleczek. O, come on! Myślałem, że ten typ zostanie. Niestety. To jest Stockman. Też spoko, ale ma problemy z alkoholem. No i nie ma takie czapeczki, a wolę taki z czapeczką. Ale Borodko też spoko. Dobra, to weźmy go sobie. O, jedną pałkę, courage, jeden granat też możemy sobie wziąć. No i bardzo ładnie wydałem właśnie wszystko, co dzisiaj zarobiłem. Spoko. Tego wolę nie. Okej. Okay. Następny dzień. Mustard przyjdzie. Ci niech odpoczną. Rosenkratz, Aronowicz, Birch mają przyjść.
Shinji oczywiście, Kurosawa i cała ta reszta przyjdą, bo wielce nie pracowali dla rzędu. Dobra, Muradiana tak wezmę, bo potrzebuje ludzi, a nóż wie, może się akurat chłop nie najebie. Dobra, 24 listopada, kolejna kascenka. Mr. Nash, could you come over here for a second? Co będzie z Ewa za tą akcję wczoraj? Dr. Kanayan just... Hold on! One second. Tip, what the hell? What are you trying to do? Don't you remember what happened to Vic? You want that thing to explode in your hands? You want to lose your fingers? Put it back right now until you get some new cartridges. No one touches the shotguns. We agree. Aw, come on. I'm not gonna shoot it. I just wanted to use it to scare old Kleiner. Want to see that stubborn idiot shit himself? Yeah, he's probably going around in diapers. You seen that fossil recently? I don't think... I am not listening. Just put that thing back. Damn it, Lily. Stop acting like you're everybody's mother. I'll stop playing mother when you idiots stop acting like children. Yeah. Thanks a bundle. You won't be talking like that after I... What's your name, son? Tip Rami, sir. Why do you need a shotgun, Tip Rami? To frighten an old man named Herman Kleinert, sir. He's a local cobbler. The thing is, sir, the old man's grandson, Matthias Kleinert, recently raped a schoolteacher, and now no one knows where he is. I'm sure, sir, I mean everyone is sure, that old Kleinert is hiding his grandson somewhere. We tried talking to him, but it got us nowhere. To be honest, sir, the grumpy old maniac just stood in his door waving his gun, so talking just isn't going to work. I want to squeeze the old dirtbag, sir. Squeeze him good and get him to talk. Kleinert's gun shoots salt. Salt? That's right, sir. Salt. Well, what's the difference? I'm not saying he was going to shoot me. I just wanted to scare the old goat, you know? It's not like I'm going to shoot him. Probably. When you joined the sheriff's department, they gave you a gun, right? Of course, sir. But who's scared of a tiny little pea shooter? Everybody in Sharpwood has a gun. What else did they give you? I'm sorry, sir? When you entered service, what else did they give you? I was given... issued a uniform, sir. What else? A radio? And that's it? And a knife. This knife? That's correct, sir. Big, huh? I guess so, sir. What do you think, son? Think you could scare somebody with your big knife? I don't know, sir. Well, think about it. Here you have a big, shiny piece of cold steel, nice and sharp, and you're holding it right to some bastard's neck. You bring it so close that one careless movement and you'll open an artery. But let's say you haven't lived such a clean life. You like to drink, so your hands are a little shaky. They shake all the time. If not today, then maybe tomorrow you'll slice someone open by accident. You think that's scary enough, son? Yes, sir. It's very scary, sir. Well, then what do you need a shotgun for, son? I'll put it back, sir. I'll put it back right now. Well, what are you waiting for? I have work to do. Can I go? Yes, I just wanted to... Come to my office in the evening, before you go home, okay? Okay. Lily i Jack taki trochę dobry i zły glina, mam wrażenie. Nie... Ej, gościu, bo ci wpierdolę! Dobra, bo Lily próbuje fakt dowodzić, ale ona nie oczywiście nie mam nic do kobiet na takich wysokich stanowiskach, ale Lily póki co jest po prostu za miękka. Ona jest, stara się być troszeczkę zbyt miła, przez to nie ma posłuchu wśród ludzi. Musiałaby, jak to cytując właśnie Gayla, musiałaby być trochę większą suką, żeby mieć posłuch. Takie moje zdanie przynajmniej. Bo patrzcie teraz na Jacka. Jack nie ma posłuchu dlatego, że jest facetem. Dlatego, co robi.
jest bezpośredni, nie owija w bawełnę. On po prostu zagadał do typa i tam, gdzie Lili musiałby mu tłumaczyć, on tego wyciągnął nóż, podał mu przykład, być może nawet jakiś z jego kariery, kto wie, nie znamy całej przeszłości Jacka, może on miał taki przykład swojej kariery, że tak kogoś zastraszył, choby przypadkiem, i to wystarczyło, żeby typ się go posłuchał i odłożył spluwę na miejsce. A Lili po prostu miał w głębokim poważaniu. Tak więc, ciekawie. Dobra. Zechciał mi się treningu w piwnicy przy użyciu gruszki bokserskiej, teraz wszystko mam nadwyrężone. Czy mogę zostać w domu? Co się stało? Podczas ćwiczeń pobudkowego nie udało mi się trafić w gruszkę, spuchł mi od tego cały nadgarstek. Teraz wszystko leci mi z rąk. Dobra, idź. Penkin, po raz trzeci. Panie nasz, wczoraj ścięliśmy ten wielki dąb, że można by go położyć w poprzek wielkiego rowu. I sięgałby od brzegu do brzegu. Pamiętam ma naszego perkusistę Lenego, prawda? Wysługaliśmy mu z tego drewna całą naręcz pałek, a on, aby uczcić nasz sukces, postanowił po raz pierwszy w życiu zagrać posługując się metronomem. Niestety w minutę później dostał jakieś apopleksji. Zaczął się cały trząść, a z ust poleciała mu piana. Musieliśmy mu włożyć pałki między zęby, co by nie starł ich sobie na proch. Chyba co by się... Chyba żeby sobie języka nie odgryzł prędzej. W każdym razie ciągnęliśmy losy i dzisiaj przypada moja kolej, by z nim posiedzieć. Oby szybko zyskał zdrowie. Zbliża się przecież koncert u mojego kuzynostwa. Panie nasz, proszę dzisiaj przymknąć oko na moją nieobecność. Ja zaś obiecuję jutro zjawić się na służbie samego rana. Mam już na wyprasowany mundur. Stary, lepiej żebyś w końcu się pojawił w tej robocie, bo... Troszeńku jednak... sobie grabisz, wiesz? Dobra, kto pałki jeszcze nie ma? Belmont nie ma. Czemu nie dostał pałki? Halo. Aha, nienawidzę pałek. Kapujesz? Zmieni to sobie raz na zawsze i nigdy nie pytaj dlaczego. Dobra, to przydziel jeszcze raz. Ten ma. Dobra, ten chce pałkę? Chce. No to dajmy mu jeszcze taser, cartridge i paralizator. No i ładnie. Rozpocznij dzień. Możesz wysyłać policjantów, aby gromadzili dodatkowe informacje lub poszukiwali nowych aspektów dotyczących podejrzanych. Każdy funkcjonariusz zaangażowany w śledztwo będzie niedostępny przez większość dnia. Dobra. Kogoś inteligentnego by się przydało wysłać. Weźmy Bercha. No, Shin jest taka sobie. Ten też. Brodka ma siłę. Ten ma jeden tu. Ten też. Musta też. A właśnie, dobra, to jeszcze co? Jeszcze Arenowicz. A, dobra. Ten będzie szukał tropów, ten będzie szukał tych... Ale dobra, bo tropy to są, rozumiem, te na górze. Te na górze mamy 5, więc to jest spoko. Dobra, czekaj, wyślij tego. Nie szukaj tropów, szukaj na hydraulika, a ty szukaj na... na ucznia. Bo tropy już mieliśmy 5 na 5, mi się wydaje. Sobie jeszcze sprawdzę. Tak na szybko. Sprawy zaległości, poczucie bezpieczeństwa i brak miejsca. Okej. No i to. Dobra. Śledztwa. Tajemnica. No tak, mamy 5 i raczej tutaj więcej nie będzie. W tej pierwszej sprawie też było 5, więc dobrze zrobiłem. Czyli jeden na hydraulika szuka, drugi na ucznia. Oba mają po 3 inteligencji, więc myślę, że dzisiaj uda nam się tą sprawę zakończyć. Code I. O proszę, kolejna kradzież. W sądzie niezidentyfikowany sprawca dostał się do budynku sądu i ukradł z archiwum akta skazańców. Dobra, to Shin, weź się tym zajmij. 551 in progress. Bank w Sharpwood. Uzbrojony mężczyzna ukrywający twarz pod pończochą próbował obrabować bank. Kiedy strażnik zorientował się, że przestępca wymchuje zabawkowym pistoletem, natychmiast otworzył ogień, sprawca wybiegł na ulicę. To kogo oni tu chcą zamknąć teraz? Przepraszam bardzo, bo trochę się zgubiłem. Dobra, bolot. Dobra, weźmy całą tę czwórkę. Świetnie, nikt nie narzeka. I tak mi, tak proszę wykonywać swoją pracę. Bez narzekania na innych ludzi, a tym bardziej na... jakieś pitu-pitu. Dobra, cicha prośba od Rosenkratza. Halo? Czy to pan, panie nasz? Chyba wziął mnie jakieś choróbsko i nie dam rady stawić się w pracy. Wow! Stary, super! Bardzo wcześnie żeś zadzwonił.
Dzwonię w bardzo pilnej sprawie. Muszę odebrać sprawnie kilka rzeczy. Nie mam w domu nic czystego, łącznie z prześcieradłem, a lekarz zakazał mi leżeć w brudnej, przepoconej pościeli, bo w ten sposób nigdy nie wyzdrowieję. Czy zechce mi pan pomóc? Oczywiście nie chodzi o to, by osobiście poszł pan za mnie do prani, broń Boże. Na służbie jest teraz mój przyjaciel, on na pewno to dla mnie zrobi. Proszę go tylko na chwilę zwolnić z obowiązków, czy zdoło to pan... by zdoło to mnie poratować, dobrze? Dobra, może być. Tylko... kogo mam zwolnić tak naprawdę, bo... O, świetnie, bo Radon jeszcze jest trzeźwy, to nie zauważyłem tego. To jest dobre. Dobra, Belmont, strzel w powietrze. Ignoruję huk wystrzału. Staranuj, odetnij mu drogę, każ mi się zatrzymać. Staranuj. 551 complete. Już dobra, no dostali tam trochę. Wjeżdża z impetem w rower, podejrzany wpada pod koła i ginie na miejscu. Dobra, a spróbuj... Dobra. Test. To jest dla testu. Obiecuję, nie będę robił więcej takich akcji. W kolejnych materiałach. No chyba, że mi nagle zginie pół zmiany. No bo wtedy wiadomo, że to zrobię. Bo wolałbym, żeby ludzie mi nie ginęli. O, Muradian teraz nie przychodzi do pracy. Tak, tak, tak. Ciebie już znamy. Dobra. Przydziel automatycznie. Świetnie. Dobra, Rosencrantz też miał 3. Dowiesimy Rosencrantza, żeby szukał na hydraulika i Aranowicza, żeby szukał na ucznia tym razem. I zobaczmy, czy teraz Muradian będzie pisał, będzie dzwonił w sprawie tego prześcieradła. Code I, 551 in progress. Dobra, tutaj wyślemy Bercha. Tutaj mamy to. Dobra, Shini niech jedzie. Dobra, wyślimy całą taką ekipę. Nie chcą Belmonta, okej? Okay. Słoko, znaczy ona nie chce. Wszyscy mogą ją wywalić, bo ona... Znaczy nie, dobra, bo ona ma punkt zaraz, no to akurat trochę średnio. Ale okej, okay, skoro jest Shini... tak, Muradian, dobra. I to jest to samo, tak więc tak, wyślemy kogoś. Tylko kogo, bo jakby dalej nie wiem, kogo ja mam wysłać. Jeszcze się pojawiło, dobra. Nie taranujemy. Włącz syrenę Shini. Nie robię nic syreny. Shini, każ mi się zatrzymać. 551 complete. No i pięknie, negocjacje robił swoje. Podejrzany posłusznie zatrzymuje rower i oddaje się w ręce policji. Okazuje się, że chciał ukraść nieco pieniędzy, by w końcu kupić samochód. Ciężko wziąć pożyczkę? Dobra, dajmy jej może siłę. Aj, kurde, nie, nie przeczytałem. To zaraz nadrobimy. Dobra, ta niech ma krycie się. Dobra, czekaj, Shini. To był Atlas. To jest gdzie? Tutaj. Podczas przenoszenia ranny sojusznik lub cenny ładunek stają się dla policjanta lekcje jak piórko. O, okej. Okay. Good to know. 5:30 in progress. 5:11 in progress. Pewien rosły mężczyzna przechodził przez ulicę na zielonym świetle i prawie wpadł pod... A dobra, czekaj, bo nie mam ludzi. Niech wrócą, tylko byle szybko. Jeszcze to trzeba ogarnąć. Dobra. Aj! O, a nie! Dobra, jest! Okej, wrócili, na szczęście. Ciemny sedan potrącił przebiegającego przez ulicę chłopca, a jego kierowca usiłuje ulotnić się z miejsca zdarzenia. Dobra, to Shini, Spurlock i Borodka. Niech się tym zajmą. Dobra, czekamy, że Daniel ustawnie zdąży wrócić. Ciebie będą mieli chyba akurat. No tak, idealnie. Pewien rosły mężczyzna przechodził przez ulicę na zielonym świetle, prawie wpadł pod samochód, którym jechała banda hałaśliwych nastolatków. Auto zatrzymało się od niego o włos, jeszcze postanowił dać nauczkę młodym kierowcy, wyciągnął go z wozu. Ej, gościu, bo ci zaraz po prostu wjebie. Dwa, jeden... No nie mogę Belmonta samego tu wysłać. Dobra, to się nie udaje. Amy na gigancie.
Halo, pan Nasz, to znowu ja. Dziękuję za pomoc z praniem. Teraz leżę na świeżym, pachnącym przysiadle i czuję się znacznie lepiej. Niestety przez tę przeględną gorączkę wszystko mi się kiełbasi. Zupełnie wypadło mi z głowy, że u weterynarza została moja suczka Amy. Szczerze mówiąc, siedzi już tam nieco zbyt długo. Jeśli nikt po nią dzisiaj nie przyjedzie, wyrzucę ją stamtąd prosto na ulicę. Mój przyjaciel jest gotowy odebrać i przewalić Amy do domu w każdym momencie. Musiałbym pójść. Dobra, leć. Jak to wygląda? Wreszcie uciek. Dobra, nic, nie ma żadnych minusów chyba. Może jakby ten Kurosawa nie był takim zjebanym leniem, to bym to jeszcze, to bym to wykonał. Dobra, ciemny sedan z uszkodzonym kołem zatrzymuje się gwałtownie na poboczu. Przez przyciemniane szyby nie można nic dostrzec. Obserwuj, włącz syrenę, podkradnij się. Może niech Shinji nie zrobię tego, okej. Ta też nie zrobi. Tego nie wyślę, bo nie ma nic. Dobra, to obserwuj sedana. Policjant obserwuje i czeka. Po chwili z samochodu wysiada nastolatka dziewczyna i gdy znajduje sobie miejsce na poboczu, wygląda to, że płacze. Podkradnij się do podejrzanej, podbiegnij do podejrzanej, włącz syrenę. Podkradnij się. Co ci nie pasuje? Podbiegnij. Też nie zrobi. Włącz syrenę. 5-11 complete. No kurwa XD. Dobra, tego już nie resetuję, trudno, ale... Ja pierdolę, no co za durna baba, czemu ona nie chce się słuchać? Masakra. Jedną rzecz miała zrobić, jeszcze byś wykonał to perfekcyjnie. Nie zrobię tego, bo to według mnie zły pomysł. Dziewczyna, słysząc syrenę, zrywa się, wsiada z powrotem samochodu z uszkodzonym kołem i próbuje ruszyć z miejsca. Nie udaje jej się zapanować nad niesprawnym autem, wjeżdża więc w słupek i wypada przez przednią szybę, umiera nie zyskawszy przytomności. No szkoda, wolałbym, że jej przeżyła, no ale trudno. Szkoda, że Borodka nie miał, kurde, wkrycie, bo jakby miał jeden punkt wkrycie, no to on by to na spokojnie wykonał. Chociaż sobie mógłbym na YOLO tak naprawdę go tam wysłać i zobaczyć, co z tego przyjdzie. Okej, jest oddalenie i nie widzę tutaj niczego takiego. Stolarnia. Kierownik fabryki wyjrzał przez okno i zobaczył, że ktoś załatwia się na jego stary samochód. Aha. Dobra, Shinji, Kurosawa, Borodka, Spurlock, Mustard. Pojedziecie, czy ktoś ma problem? No tak, no, Mustard ma problem, bo jest oczywiście... Są dwie kobiety. Gościu! Czy ty naprawdę po jednej akcji jesteś zmęczony wielce? Ja pierdolę, no co za jebany leń. Dobra, Muradian znowu. Panie Nasz, to jeszcze raz ja, a dopiero co ze sobą rozmawiałeś, prawda? Hehe. Tak inaczej potrzebuję... Dziękuję za pomoc w kwestii psa. Na myśl, że Amy wylądowałby na ulicy, oblewał mnie zimny pot. Dzisiaj mam jednak o wiele większe zmartwienie. Mimo, że temperatura obniżyła mi się tylko odrobinę, ktoś musiał zawieźć do szpitala moją żonę, która właśnie zaczęła rodzić. Pragnę proszę zgadnąć, na kogo padło. Tak, nam się śpieszyło, by się tu dostać, że w domu na gazie został garnek. Pamięć jak sito, opowiadam panu. W garnku jest rosół, który... Przygotowuję sobie na przeziębienie. Dokładnie według przepisu babci. Mój przyjaciel zaoferował, że pojedzie i wyłączy kuchenkę. Zniknie dosłownie na godzinkę. Chyba nie ma pan z tym problemu. Poza tym będzie mu pan dośmiecić za moją wdzięczność. Dobra, niech jedzie. Spoko. Dzień w miarę spoko, ale to się nic takiego specjalnego nie dzieje. To możemy wysłać jakiegoś typa. Ale teraz, kurde, widzę, że powinienem błąd, nie biorąc żadnego gościa nowego. Ale nie, jak mam brać, to wolę brać typów, którzy faktycznie mają ten... Którzy mają takie kapelusiki. Sterczyk z opuszczonymi spodniami przegłos na masę samochodu kierownika i śpiewa coś pod nosem. Pozwól mu dokończyć. Dobra, Borodko, obezwładnij go. 520 complete. Policja wydaje się obezwładnić aresztować przestępcę. Sprawę się wyjaśnia. Mężczyzna chciał się zemścić na przełożonym za przymusowe przeniesienie na emeryturę. Dobra, Shinji. Dobra, nie ma wkrycie. Tłumik. Podczas tej misji pierwszy strzał twojego policjanta będzie bezgłośny. Okej. Dobra, Borodka, zobaczmy inteligencja. Tak. Pierwszy punkt inteligencji daje mi włamywacza. Bezszelestnie otwiera zamknięte drzwi lub okno. I wartownik dalej sięga wzrokiem. Nie wiem, czy to jest do inteligencji. Wartownik powinien być bardziej do krycia się, no ale spoko. I tutaj. Dobra, poczekajmy, aż ludzie wrócą. To jest dziwne, bo Kurosawa na jedną akcję nie chciał iść, na drugą pojechał i to bez tego.
moment. Dobra, tych dwóch zostawiamy. Dobra, Mustard, Belmont, Kurosawa. Okej. Okay. Jedźcie, a ja w tym czasie ogarnę sobie śledztwo. Zobaczmy, mamy 5 na ucznia, 6 na hydraulika. Dobra, zanim się wczytam, zobaczmy. Magnetowid był. Tu jest co? Ma pożegnanie i odchodzi, to jest ostatnie. Okej, okay, to by było pewnie tu. Zajmuję tego. Wpuszczę hydraulika do domu i... Majsterkuję. To jest tak? Tak. Dobra, i to jest na hydraulika. Ukradł odtwarzacz, ponieważ ze swoich marnych zarobków nigdy nie udałoby się mu na niego odłożyć. Dobra. A na ucznia... Zobaczmy, co jest tu. Pakuję hulajnogę. Oglądają film. Dobra. Tu będzie tak. 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 Zabiera. I ostatnie jest to. Czyli tu brakuje nam jeszcze na ucznia jednego, ale czytajmy się teraz z tego. Czytajmy się, co tu jest dalej. Pod płeczką, na której stał magnetowid, ktoś przykleił różową, przerzutą gumę. Dobra. Sprawca zabrał odtwarzacz, ale zapomniał o okablowaniu łączącym go z telewizorem. Mógł być w pośpiechu, albo zwyczajnie nie wiedzieć, których kabli potrzebuje. No to to przemawia trochę za uczniem, no bo hydraulik, z racji, że raczej jest dorosły, no to wiedziałby, jak takie coś działa i wiedziałby, co musi wziąć. Syn właścicieli domu. Tommy go ukradł bankowo. Jest najbiedniejszym dzieciakiem w naszej klasie i masakrycznym chytrusem. Nawet gumą nie chce się dzielić. Guma. Lubi się przechwalać, że rodzice kupili mu wypasiony odtwarzacz, ale oczywiście nikt go nie widział. Wczoraj całą ekipą oglądaliśmy krwawą siekierę 4. No chyba dzieciaki nie powinny takie rzeczy oglądać. Kiedy skończyliśmy i wszyscy zbierali się do domu, Tommy poszedł do łazienki. Trochę czasu ogadałem z chłopakami przy drzwiach. Dość długo, żeby Tommy zdążył zabrać magnetowid. W tym jego wielgach na plecaku zmieściłaby się nawet moja hulajnoga. Zmieściłaby się moja hulajnoga, a co dopiero taki mały sprzęt. Okej, okay, czyli hulajnoga wiadomo podkucha. Nie było mnie... Dobra, Kelly Elmer, właśnie pani domu. Nie było mnie w trakcie wizyty hydraulika. Akurat pomagałam Barbarze, sąsiadce, z dzieckiem. Jeśli o mnie chodzi, całkiem się cieszę ze zniknięcia magnetowidu. Erik spędzał stanowczo za dużo czasu przed ekranem. Od dzisiaj nie będziemy wpuszczać do domu żadnych obcych. Niech John sam wszystko naprawia. Kto wie, przed kim otworzylibyśmy drzwi kolejnym razem. Jeżeli nie przed złodziejem, to pewnie przed gwałcicielem. I właściciel domu... Moim zdaniem kradzieży dopuścił się hydraulik, który wczoraj po południu naprawiał nam zlew. Cały czas nawijał o widzianej u znajomego krwawej siekierze 5. Co wtedy zrobiłem? Oczywiście zacząłem się przechwalić, jak to w zeszłym tygodniu kupiłem do wisienki magnetowid i od tej pory Snake zaprasza kolegów na seansy, trwające aż wszyscy posną. Hydraulik przyznał, że odkłada pieniądze na takie cacko. Porozmawialiśmy jeszcze przez chwilę, a potem usłyszałem telefon i wyszedłem na 10 minut z kuchni do biura. Praca nie może czekać, sam pan rozumie. W tym czasie był w stanie spokojnie znaleźć odtwarzacz, schować go w torbie i jak gdyby nigdy nic, wrócić do naprawienia zlewu. Nie ma zastrzeżeń co do jego usług, wszystko działa wyśmienicie, ale jeśli ukradł ten magnetowid, cóż, szczęście w nieszczęściu. Nie mi nie przylał. W Sharpwood przy byle okazji da się dostać w nos, więc bądź co bądź, jestem mu całkiem wdzięczny. Nie, mi się wydaje, że uczeń to zrobił. Jak nic, to był ten dzieciak. Miał wystarczająco dużo czasu, plus miał motyw. Przechwala się, że ma magnetowid, nikt go nie widział, więc zajumał od tych. No plus okablowanie zostało, a hydrauliku, jak już powiedziałem, raczej wiedziałby, co zabrać z takiego sprzętu, żeby to całe działało. Więc to jest, moim zdaniem, wina dziecka. Śledztwo. Przesłuchuję część świadków, przygotuję wstępny raport. Dobra. Zobaczmy, tu mamy 4, tu mamy 1 i mamy 5 tropów. Czyli tak samo jak tutaj, w poprzedniej wysyłamy na jedno i na drugie w kolejnym dniu, ale to już w kolejnym odcinku wyślemy sobie ludzi, żeby to pobadali. Jak oczywiście będą w miarę wypoczęci. Mężczyzna przycisa nauczycielkę do tablicy i sięga jej pod spódnicę. Czyna próbuje go odepchnąć jedną ręką, zaś drugą stara się chwycić swój wskaźnik. Podaj nauczycielce wskaźnik, obezwładnij przestępcę, użyj paralizatora.
A dawaj, paralizator. 540 complete. Policja trafia przestępcę paralizatorem między... Oho! Critical! Ała. Całkowicie go bezwładnia. Gdy mężczyzna dochodzi do siebie, natychmiast zaczyna żałować swojego czynu. Zawsze tak było. Nie umiem się pohamować. Widzę nauczycielkę i tracę głowę. Wacek przejmuje nade mną kontrolę. Ja pierdolę, ale jaki to jest critical hit! Kurde, to para... No nie taserem, tylko paralizatorem po jajcach? A. Ja bym tak nie chciał. No nie, to jest brutality! Zabici plus jeden. Jeden zlekceważony, przez to jeden uciekł, więc potraciliśmy. No ale... Jesteśmy na plus, mówiąc krótko. No ja pierdzielę, czemu tacy typiarze słabi? Dobra, kupmy jedną pałkę, jeden paralizator, jednego typa. Gaz. No w sumie dobra, weźmy gaz. I okej. Dobra, my się w takim razie widzimy w kolejnym materiale. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!